jeszcze wpada mi do głowy taka myśl, bo podsumowywałem przedwczorajsze zebranie, jakie miałem z pracownikami. I w pewnym momencie zebrania powiedziałem jedną myśl, zupełnie tak nie myśląc za wiele o tym, wydawało mi się to zupełnie normalne, ale różnie mogło być odebrane. W pewnym momencie powiedziałem: chłopaki, no chodzi o to, żebym ja w firmie nic nie robił. No i spotkało się to z czasem z jakimiś uśmiechami, z podśmiechujkami. I nic, w ogóle na to nie zareagowałem, bo wydawało mi się to zupełnie normalne, nie ma się do czego przyczepiać. Ale no, jakiś czas później analizowałem sobie to zebranie, spisywałem, co zostało ustalone i przypomniało mi się to i stwierdziłem, że tak właśnie ma być, że to nie jest nic dziwnego. Uświadomiłem sobie jeszcze bardziej, że to jest właśnie zupełnie normalne. Po to mam tą firmę, żeby właśnie nic nie robić. Ja nie chcę pracować w tej firmie, ja chcę mieć tą firmę i nią zarządzać. Przy moim minimalnym wkładzie ma ona działać samodzielnie. Ja mam nadawać tor, na kierunek strategiczny i tyle. A tak naprawdę wszystkie decyzje powinny być podejmowane przez odpowiednio zaangażowane osoby. I to, co chciałem chłopakom w ten sposób powiedzieć, a nie rozwinąłem tego, chodzi o to, że wszyscy mamy rosnąć równo. Jeżeli mam swoich pracowników i mam dużo swoich obowiązków własnych i dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś chce wziąć na siebie odpowiedzialność za pewien kawałek moich czynności, tak, czyli moich obowiązków, weźmie moje obowiązki na swoje barki, no to ja jestem w stanie uwolnić swój czas, robić to, co chcę, zajmować się rzeczami, które przyniosą kolejne zyski, a jednocześnie jestem w stanie mu zapłacić więcej, w jakiś sposób wyróżnić, czy to premie, czy bonusy, czy podwyżkę. Wszystko w zależności od tego, jaki obowiązek będzie chciał wziąć na siebie. I w ten sposób wszyscy rośniemy i każdy idzie w górę, tak? I myślę, że w taki sposób pracownicy też powinni do tego podchodzić, że biorąc na siebie większą odpowiedzialność, uwalniając czas właścicielowi firmy, szefowi, no to jest najlepszy sposób na to, żeby się w firmie rozwinąć i żeby móc liczyć na coś więcej, bo ja najchętniej będę wynagradzał dodatkowo osoby, które uwolnią mój czas, dzięki którym ja nie będę musiał tyle czasu poświęcać firmie. Oczywiście muszą się do tego odpowiednio przygotować, być odpowiednio zaangażowani. To na pewno będzie jakiś okres próbny, gdzie będę to mierzył i no oczywiście muszę się liczyć z tym, że to nie będzie nigdy tak zrobione przez kogoś jak przeze mnie. Często jest tak, że to, co robi właściciel, to musi wykonywać dwóch albo trzech pracowników, bo no, nikt nie jest w stanie się albo tak zaangażować, albo w tak krótkim czasie zrobić tych rzeczy. Ale to też często jest kwestia jakiegoś doświadczenia, nabrania nawyków i po prostu przyzwyczajenia się do danej sytuacji. Także takie jest moje podejście do tego tematu. Myślę, że to jest jedyne właściwe podejście, bo po to właśnie prowadzę firmę. Po to prowadzę firmę, żeby czuwać nad tym, żeby ona się dobrze rozwijała. Ja nie chcę być pracownikiem w swojej firmie, nie chcę być samozatrudnionym. Chcę mieć odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach. Dlatego też szukam właśnie osób, które potrafią się zaangażować. Takie osoby najłatwiej mi doceniać, bo po prostu uwalniają mój czas. I o to w tym wszystkim chodzi. Tyle ode mnie dzisiaj. Do zobaczyska. Miłego popołudnia. Hej!